poziom kompetencji rodzicielskich przeraźliwie dołuje. Piotr Harasim w programie Kierunek Sukces, Kierunek Przyszłość. Błażej Gawroński, dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Nawiązując do kampanii, którą wspólnie prowadziliśmy, ABC e-Uzależnień, chciałem nawiązać właśnie do tego tematu. Wszechobecna wirtualna rzeczywistość, panie dyrektorze, to takie zagrożenie, szczególnie wśród i dla najmłodszych, prawda? Z jakimi problemami zmagają się właśnie ci najmłodsi otoczeni tym światem internetu? Czy przez nową technologię, no i jak z tymi problemami sobie radzić, jak z nimi postępować, o co by pan tu apelował przede wszystkim do rodziców, którzy no, są jeszcze młodzi. Młode pokolenie, które ma już dzieci, to już jest kolejne pokolenie, gdzie dzieci rodzą się w naturalnym środowisku, gdzie obecność komórki, tabletu, smartfonu i tak dalej jest po prostu wszechobecne, nie tylko wszechobecne, ale po prostu obowiązkowe w życiu człowieka dorosłego. Komputery, czy smartfony, czy telefony stają się po prostu nieodzownym elementem, a świat zbliża się do tego momentu, gdzie one będą po prostu wymuszone. To po prostu będzie obowiązek posiadania. I teraz, jeśli chodzi o rodziców. Poziom kompetencji rodzicielskich przeraźliwie dołuje. To znaczy te kompetencje są coraz słabsze i coraz niższych poziomów. To też troszeczkę zasługa właśnie tabletów, właśnie smartfonów, właśnie całej tej elektronicznej rzeczywistości, ponieważ to jest bardzo dobry zagłuszacz płaczu dziecka, jego różnych oczekiwań, jego marudzenia, jego nagabywania starszego człowieka, prawda, rodzica i tak dalej. I bardzo skuteczny. Młodzi rodzice przekonują się błyskawicznie, że takiego płaczącego czy rozwydrzonego, tak byśmy go nazwali, dziecka można pozbawić tego krzyku, tego hałasu, tego pobudzenia, tego właśnie tej nerwowości, prawda, i tak dalej, właśnie dając mu smartfona. Jeśli mówimy o współczesnych młodych rodzicach, którzy mają swoje małe dzieci, to ja bym bardzo apelował i bardzo bym się nastawiał na to, że tak naprawdę pomocy potrzebują ci pierwsi, czyli właśnie rodzice. Problem polega na tym, że młody rodzic coraz mniej ma czasu na kontakt, na relacje ze swoim dzieckiem. Obliczają naukowcy, że to teraz mniej więcej w dobie wynosi około pół godziny. To znaczy tyle, że wszystko ponad to są aktywności młodego człowieka, który będzie teraz szukał sobie, że tak powiem, kontaktu. Podsumowując, młodzi rodzice powinni przyjąć jednak do wiadomości, że my wiemy o tym, że człowiek młody, dziecko do trzeciego roku życia, nawet powiedziałbym czwartego roku życia, nie powinno mieć w ogóle kontaktu z komórką, czy z tabletem, czy z tego typu akcesorium. I w związku z tym, jeśli przyjmiemy takie kryterium, że do czwartego roku życia w ogóle, a od czwartego roku tylko w nadzorze, i to części rodzicom się udaje, okupują to potężnymi awanturami, bo 4-5-latek potrafi być bezwzględny wtedy, kiedy mu się odstawi tablet. Ale właśnie konsekwencja tutaj powinna być, to znaczy nie wykluczająca zupełnie użytkowania tego elektronicznego gadżetu, ale wyraźnego nadzoru rodzicielskiego i przebywania z dzieckiem w penetrowaniu tego, prawda, urządzenia, czyli przeglądania ewentualnie jakichś stron, szukania bajek, czy jakiś taki, prawda, to wtedy z rodzicem, tak, już do tam dwóch razy w tygodniu, trzech czasami może być, i to będzie postępowało. Oczywiście dzieci w wieku szkolnym, zaczyna się już nawet przedszkolnym, bo już w przedszkolu dzieci wymieniają informacje, w tych starszych grupach wymieniają informacje o tym właśnie, co tutaj Super Mario, czy tam, prawda, Nintendo, czy inne, prawda, inna aktywność, czasami też sportowe, prawda, i zaczyna się ta presja. To już jest końcówka przedszkola, kiedy dziecko dostaje informację, że może czuć się wykluczone z grupy, jeśli nie będzie podążało właśnie w grupie, czyli wymieniało informacji, prawda, filmików i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest
przedszkole dzieci jeszcze nie mają swoich, przynajmniej powinny mieć, swoich komórek, prawda, i jakichś takich swoich gadżetów. No i okres szkolny. Tutaj już przecież większość szkół również prowadzi swoje strony na Facebooku, prawda, i tak dalej. Dzieci do trzeciej klasy rzeczywiście są w jakiś sposób chronione bardzo przez szkoły. Wiem to z własnych również doświadczeń, że nauczyciele, dyrekcja szkoły, no tutaj dba o to, żeby dzieci do trzeciej klasy w ogóle nie przynosiły takich urządzeń. Rodzice, ponieważ zwróciłem uwagę na te słabe kompetencje rodzicielskie, rodzice dużo wcześniej zapewniają dzieciom już posiadanie takiej komórki. Panie dyrektorze, troszeczkę nas czas ogranicza. Jeszcze dopytam, jak budować te zdrowe więzi, rodzić dziecko, ale właśnie bez udziału telefonów. To się nie zmieniło i w tej kampanii naszej to wybrzmiewa. Tam są wypowiedzi również bardzo mądrych ludzi, profesjonalistów, psychologów, psychoterapeutów. To się nie zmienia. Należy po prostu zadbać o dobre relacje z dzieckiem i zadbać o jego relacje z rówieśnikami. I mądry rodzic powinien zarówno zadbać o te relacje, kiedy ojciec z matką rozmawiają, kiedy są w kontakcie z rodzeństwem, prawda, i tak dalej. Wspólnie bawimy się, uczymy się, oglądamy. Tak, oglądamy, no to jest częścią, oglądamy film, czy oglądamy zawody sportowe, czy cokolwiek innego, to jest częścią życia rodzinnego, ale w takim rozumieniu, że jesteśmy w relacji, że budujemy tę relację, budujemy te więzi. Natomiast tam, gdzie nie ma tego zrozumienia, gdzie się zostawia a to szkole, cały ten proces wychowawczy i tak dalej, bo przecież musimy zarabiać, musimy się w pracy, prawda, sprężać pieniądze, te rzeczy i tak dalej. I gdzie się odchodzi od tego modelu, że to przede wszystkim rodzice, to przede wszystkim rodzina, to tutaj trzeba stawiać. No i też taka autoedukacja, no bo my mamy przecież szkoły dla rodziców, zawsze rozgłaszamy, gdzie tylko możemy, reklamujemy, żeby rodzice chcieli się sami poedukować, jak być dobrym rodzicem, jak być lepszym rodzicem, każdy jest dobrym rodzicem, jak być lepszym rodzicem, jak rozumieć te zmieniające się sytuacje, o których dzisiaj tyle mówimy. Dużo ciężej jest znosić reakcje, które, ja myślę, że jak rodzice, którzy mają dzieci w tym wieku, o którym mówiliśmy, przedszkolne czy wczesnoszkolne i tak dalej, to ci rodzice już wiedzą, o czym ja mówię, jaka jest potężna presja tego młodego człowieka na to, żeby dostać na tą godzinę, a później przedłużyć o parę minut, zawalczyć. A jak się go odetnie, jaka jest reakcja? Drodzy rodzice, tak już podsumowując, obserwujemy, reagujemy, w razie potrzeby edukujemy się. Nasza rozmowa z kolei do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv. Błażej Gawroński, dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, był Państwo i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.